Zanim wylądujecie, na jednym z najładniejszych akwenów, jaki jest w grach wędkarskich, będziecie mieli dobry sprzęt i będziecie dawali sobie radę zopać tutaj ryby. Te najładniejsze. To skończą się mistrzostwa w piłce nożnej w Europie i odbierzemy medale. To trochę czasu minie, ale na razie trzeba działać, trzeba łowić i trzeba starać się dojść do tego akwenu. Akwen to jezioro miedziane. Daleko. Mistrzostwa mistrzostwami, oczywiście pierwsze miejsce zdobędziemy, to jest oczywiste, a my łapiemy Jaśka. Jesteśmy oczywiście dalej przy levelowaniu i jesteśmy w tym momencie na lewelu jak dobrze pamiętam, dziewiątym, czyli mamy zrobić dziewiątkę. Dzisiaj będzie zrobienie levelu dziewiątego i to jest jedna sprawa. Druga sprawa będzie zakup w końcu nowego sprzętu, który w tym momencie już będzie można kupić. Oczywiście zakupy trzeba dobrze przewidywać, to jest przewidziane przeze mnie dokładnie jaka wędka będzie. Jeżeli chodzi o kołowrotek, to on musi jeszcze chwilę poczekać, ale wykorzystujemy ko kołowrotek ten, co mamy z wędki darmowej, ze spina. To jest kowrotek, nawet nawet on się nadaje, nawet wyholujemy rybę i 4-5 kilo na ten kowrotek. tutaj ja wyciągnąłem chyba 3,5 kilo, muszę wam powiedzieć już, a jedną większą też i straciłem przez moją taką trochę nie, głupotę, a przez to też, że oglądałem, z kim będziemy grali na początku. Okoń łapie coraz większe i też miałem dzisiaj pecha, a okoń taki, być może nie trowka, ale blisko spadł mi z Haka. Czy ryby fi wracają fishing spadają? Tak! Często gęsto to się może nie zdarza, ale potrafi być na przykład pech i dwie pod rząd. Oczywiście na czacie może, możecie wtedy zobaczyć informację zmień haka. Ja zawsze przypominam sobie takiego znajomego, którym kiedyś, znaczy nie znajomy, ale gracz, którym grałem kiedyś, ale na razie level 9. Zresztą przyglądajcie się, ja będę mówił swoje, bo co tutaj gadać. Trzeba gadać, żeby było mistrzostwa dobrze przebiegły. Pamiętam takiego gracza, z którym grałem, on na pewno mnie dobrze zna i pewno może jeszcze mnie ogląda. Na morzu pamiętam kiedyś jak mi spadły, spadła ryba. No i gracz zaczyna mi tutaj całą regułkę na temat haczyków. Jakie mam stosować ee, i zmieniać jak często i tak dalej. Ja czekam aż on to wszystko napisze. Mówię stary, ale ja doskonale wiem i mam dobre haki, nowe haki dopiero co kupione. I pech spada mu jedna ryba. Po chwili spada mu druga ryba. I co gorsza spadła mu jeszcze trzecia ryba. Od tamtej pory już nigdy nie dyskutował o haczykach i chyba zrozumiał. Haczyki możecie mieć dobre. To być gra, a w grze potrafi ryba spaść. Czasem mniej, czasem częściej. To się graczą też wielu, którzy chwalą Rasham Fishing 4. Bo Rasham Fishing 4 być najlepszą grą wędkarską, ale często, gęsto m, znajdujemy różne minusy i omawiamy te minusy. Co oczywiście jak trafi Fryer, to on mówi, że jak to krytykujesz, gierka w nie ugrasz. No tak, ale to być dupek. Dupek, nie dupek. Ale on pewno siedzi w zadymionym pokoju, być może dlatego nic mu nie pracuje, ale niech on robi swoje. My lecimy sprzedać rybę i my lecimy na zakupy. Po co? Żeby to mieć. Tutaj właśnie tak jest, że pamiętajcie o tym, może Wam ryba spaść, nie reagujcie i czasami czata lepiej jest wyłączyć. Czytajcie na Discordzie, tam jest naprawdę dużo dobrych graczy, którzy mogą podpowiedzieć faktycznie. Oczywiście też trzeba uważać z kim piszecie, a jeżeli chodzi o czata takiego ogólnego, to jak na jakichś pokojach jesteście, generalnie to najlepiej w pierwszej fazie w ogóle wyłączyć. Będą Wam mówili wszystko, co macie zrobić, a sami by tego nie zrobili. Świat być trudny, świat być ciężki, sporo Eskimosów biega. Tam, gdzie być za gorąco i później różne rzeczy się dzieją. Sprzęt chciałem kupić, ale generalnie ino, ino gotówki mam. Prawdę mówiąc, nie należy tego robić. Należy zostawić w tej fazie przynajmniej z 15 monet, jak wszystko będziecie kupywali. Ale ja y, y, potrafię zostawić na morzu sobie na głównym koncie 100 monet. Tyle co potrzeba mi, aby kupce bilet wypłynąć na godzinę. Nawet jak są słabe brania, to ja tak z tego zrobię 3 bilety. Także no, tutaj jest zupełnie cynego. Gracze, którzy już mają obcykane, mogą sobie zostawić jedną monetę, prawdę mówiąc, aby mieli jednego robaka jeszcze i dadzą sobie radę. No, może przesadziłem jednego robaka. 5? Także, no tutaj lepiej parę groszy zostawić. Na razie kupujemy przypon, też jaki jest. W tych sklepach pierwszych, to tak nie ma za dużo. Te y, gracze tutaj kupują szybko, im to jest potrzeba, to są na tych akwenach. W tych sklepach czasami towaru nie ma. Czy to jest normalne? No to też kurwa. Tak, no autentycznie, no to kurwia, no bo czasami przychodzicie po towar, a tam nie ma na przykład waszych robaków ulubionych, które chcecie kupić. I fakt faktem, tak może się zdarzyć często. Kulki na przykład okazuje się, że ryba bierze na banana, no i kulek z bananów nie ma. Tak to bywa. Uzbieracie na węgę na przykład w końcu za 30 czy 3000, idziecie do sklepu węgi nie ma. Skończyła się w magazynie. Dlaczego? Bo jedna była. <laughs> No tak to, tak to po prostu jest, to być razza Fishing, on jest specyficzny, trzeba go polubić na swój sposób, oczywiście tak jak mówię, często, gęsto, tak jak i Fishing Planet, byki są w tych grach, krytykujemy, to są kanały też dla ludzi poważnych, nie da jakiś. Czasem to murzu takie słowo wam powiem, że aż mnie serce boli. <laughs> Także tutaj my wiemy, jak to też wygląda. No, gry generalnie rzadko bywają, kiedy super dobre. Z ciekawości wam zawsze jakiś byk się znajdzie. Z ciekawości muszę wam też powiedzieć, że nie zawsze w grach wędkarskich pokazuje się wszystko, na przykład jeżeli chodzi o spota albo coś takiego. Ci, co mnie znają ze starego kanału, to wiedzą, że ja jako pierwszy rozwinąłem rybę mocno. Później to zostawiłem, bo miałem to dosyć. Wróciłem z pasji i doskonale znam to branżę, doskonale. Ale też znam wielu wydawców gier wędkarskich. Nie wszystko się pokazuje. Dlaczego? Bo jak pokazujecie za dużo, to to może zniknąć. Gry wędkarskie nie mają, to nie są duże, duzi deweloperzy, duże wytwórnie i oni nie mają takiej mocy przerobowej. Sami nie testują za dużo. Oni testują w jaki sposób oglądają was na Twitchu, na YouTube i często, często to po tym działają, czy coś uciąć, czy nie. Dlatego nie wszystkich dobrych spotów się pokazuje pełną gębą, bo mogą to zniszczyć, szczególnie Fishing planet. Tak jest najbardziej. Bardzo, na szczęście wiele akwenów tutaj takich ciekawych ci główni youtuberzy z Fishing Planet nie pokazują. Dlaczego? Bo tego nie lubią. Tak samo deweloperzy, wydawcy gier wędkarskich często w sensie, gęsto oglądają kanały na YouTube i na Twitchu i nie dadzą nawet jak ma dużo subów tej osobie nic, bo wiedzą doskonale, że on puści to przed premierą na prywatnych kontach, żeby pokazać, bo będzie chciał zarobić parę złotych. Na przykład, opcji jest dużo. Takich ciekawostek mogę Wam co pewien czas sprzedawać, jak sobie przypomnę, ale to tak z głową, bo ja nie chcę za dużo też gadać, bo mi się nie chce, bo jesteśmy zajęci levelować nie różnymi sprawami technicznymi. Chociaż to bardzo ciekawe sprawy. No dobrze, robimy zakupy to co możemy kupić, to co nie możemy kupić to za chwilę dorobię, bo tutaj akurat faktycznie na ino ino działam. Sprzęt, który kupujemy jest po to, aby był znaczy po to, aby kupić to, co jest najpotrzebniejsze. Nic więcej nie kupujemy w tym momencie, bo nic tam więcej potrzebne do szczęścia nie jest. Ta jedna wędka, którą składamy, to oczywiście jeszcze brakuje kołowrotka. Kowrotek wykorzystujemy z wędki spinningowej. No kołowrotek będzie droższy niż wędka. Nie pamiętam, ile on kosztuje, ale no, droższy sporo niż wędka, ale będzie już to jeden zestaw. Dlatego kupiłem też tą wędkę o tej mocy. O to chodzi, żeby nie wydać za dużo, ale aby wędka starczyła nam już do końca. Bo my nie będziemy szli na karpie, tylko takie do 5 kg. O, no, nie będziemy łowili żadnych większych, z tego względu, że nie będziemy ładowali już karpiówki gotówki, żadne kalibry i tak dalej. To jest do szczęścia niepotrzebne. Wydane pieniądze, a nic z tego nie będzie. Lepiej po prostu iść na swoim, nawet na leszczach, płotkach, karasiach i tak dalej, niż wydawać na kulki, zanętej to wszystko, nowy sprzęt karpiowy, który później od nowa trzeba będzie kupywać i tak dalej. Omijamy tą opcję całkowicie. Te wędki podwolono łapać, leszczeliny, liny. Wszystko, co w zasadzie jest możliwe tak nawet do 8, 10 kg, na to wyciągniemy. A nawet i większą ja dzisiaj wyciągnąłem wie 3,5, a koło piątki spadła mi, podnosząc, na że brzegu, to wam też pokażę. Zabrakło mi parę złotych, to poleciałem szybko z wędką spławikową, pławikową. Kuźwaj, mówię, co jest? A tu walka. Znaczy jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. być chyba mój najsilniejszy przeciwnik na zestaw spławikowy, chociaż ja już wyciągnąłem kilka jakiś takich półtora więcej, coś takiego. No, ja nie zwracam zbytnio już uwagi, bo to człowiek ma jak maszyna robi tutaj na niektóre rzeczy po pewnym czasie. I jeszcze sprawa podbieraka. Spacja wysuwa się to też można w informacji f 1 się naciśnie. On jest trochę tępy ten podbierak. On mi też nie odpowiada. W ogóle zapomniałem, że on tak durnowato działa. To być piękny lin, uśma jaki zajebisty. On tempo działa. On nie jest taki jak Fisher Online, że. E, Wysuwa wam się daleko, tylko często gęsto nie chce się wysunąć. Wy ryby macie mówić kurwa co jest? Przepraszam, Mardo. Ale tak z nim jest. Trzeba podejść bardzo blisko wody i tak dalej. Ja łowiąc na tym swoim głównym koncie na Steamie, to po prostu mam taki sprzęt, że nie zwracam uwagi na rybę. Ja ją podnoszę na morzu. Zacisk robię też ją podnoszę. Tam jest akurat co innego, bo hak. Gotówki żeśmy dorobili, czyli mamy wszystko, co już jest nam potrzebne. Do szczęścia możemy się śmiało wachlarzem dalej wachlować, bo przepraszam, że gorąco jest mistrzostwa. I doła jeszcze w pokoju mam szary. A tu będą emocje za chwilę, no bo wszystko wygrałem, coś wiadomo. Haczyki powoli możemy iść na większe, ale nie za duże. Średnie yy, 8 średnie 6 i duży 4, to, jest nasze, to są nasze maksymalne haczyki jakie będziemy testowali, Więc nic nie kupujemy, przynęta, nic nas dalej nie interesuje, tylko dżdżownica, powoli dopiero po 10, 11 levelu gdzieś tam miłego rybaka dokupimy, ale to dosłownie ciutek i tu, dłu, dalej żadne kastery, jakieś ciasta, nic nie będziemy robili, to jest wydanie pieniędzy, kompletnie nam to szczęścia niepotrzebna, pamiętajcie o tym, czasami będziecie walczyli z rybą, wydaje wam się, że zaraz mieli full pieniędzy, a to rybę wyciągnięcie, kilka kilogramów, a monad będzie 4. Jak władujecie w to jeszcze zanęte, różne przynęty drogie i tak dalej, zepsucie kowrotka nastąpi, nie daj Boże, bo was sprzęt jest słaby, to okaże się, że guzik zarabiacie, prawdę mówiąc. Nic do szczęścia nam jest niepotrzebne tutaj, łowimy po prostu na najtańszych systemach. Oczywiście dla rozrywki coś tam dodamy, ale to bardzo, 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 bardzo mało. To jest ta wędka, teraz pokazuję wam co nie należy robić. Nie należy rzucać co, coś takiego przez takie grążele, gdyż będziecie mieć za chwilę to. Co wtedy zrobić? Ale T4, innej opcji nie ma. Mocny zestaw można szarpnąć, wyrwie się przy takim słowym zestawie. Guzik się zrobi, możecie zerwać, wszystko jest strata sprzętu. Wychodzi się, ale w 4 Wracamy do naszych punktów. Punkty dajemy tylko fidera i w kołowrotek o szpuli stałej. Żadna metoda nas w tym momencie nie interesuje, dlatego że prosta metoda w dup jest do dupy po prostu, w ogóle jej nie stosujemy. Nas interesuje metoda dalsza, to metoda. Yy... Od 50, jak dobrze pamiętam, do tego dojdziemy, jak będziemy już to robili. Tylko feeder dajemy i w y, kołowrotek o szpuli stałej. Nic kompletnie nas dalej nie interesuje. To, że będziemy mówili teraz na prostą metodę, na przykład to, co z tego. Nie będę ładował punktów tutaj, po to, żeby za chwilę je niwelować. Można raz za darmo. Tak, to najlepiej zrobicie wszystkie naraz. Dlatego tu na wstępie nic więcej nie robimy, tak dajemy z punktami i to jest gitara. Czy nam to poprawia? Znacznie, częściej będą brały ryby, lepiej będziecie rzucali, jak tą metodę damy, to okaza częściej będzie można złapać. Wszystko generalnie jest lepiej. Jak ja mam wetkę na morzu plus 2, nie plus 1, to częściej łapie trofki niż plus 1 na przykład. Także tutaj to jest cholernie ważne. Te punkty są bardzo ważne, dlatego interesuje nas tylko to, co robimy. Nie można raz zniwelować, dlatego będziemy niwelowali je raz. I konkretnie, nic więcej robić nie będziemy. Oczywiście można zaszmal. Później. Ja też tak robię czasami jak tam manewruję różnymi metodami. No i dzisiaj jeszcze test naszej nowej wędki, jedna rybka i to wszystko. W tym momencie wam powiem, że mam level 11 i na tym zwalniamy, gdyż ja mam jeszcze inne gry. Ale myślę, że do poniedziałku 12 powinienem się wyrobić. Jestem bardzo blisko zakupu nowego kołowrotka i będzie jeden zestaw już całkowicie złowiony. Zajmiemy się drugim zestawem do dojścia do... 12 levela, dwa zestawy powinny być całe. I zajmiemy się zestawem numer 3, 3, 3. Akwen ten deszczownie jest od 12 levela, mi się pomyliło, że od 10? Czyli tutaj akurat też idealnie i wychodzi. Chociaż kręty trubek jest bardzo, bardzo dobry do levelowania i zarabiania. Chociaż nas nie interesuje tak level w tym momencie. Nas interesuje szmal. I to być pierwszy leszcz. Leszcza będzie ci łapać dużo, często, no bo leszcz prawdę mówiąc duży jest wartościowy, ale chodzi o to, żeby łapać też spina. Łapać też co innego, bo idzie się zażygać po prostu, ale leszcz na pewno będzie naszą główną rybą. Trochę to się zmienia, bo rusek się na naszym Fishing 4 też się jako gra zmienia. Do następnego w nowych levelach i nowych przygodach. Cześć!